W dzisiejszym materiale taki luźny odcineczek, głosowanie na Team of the Year od tam chyba 2 czy 3 dni jest dostępne. Wiem, że dużo osób robi to głosowanie, czy to youtuberów, czy też zwykłych jakichś tam graczy po prostu. No i stwierdziłem, że czemu by sobie też takiego odcinka nie nagrać, jakby taka luźna pogawędka. Też oczywiście od razu mówię, że to, że ja kogoś wybrałem, nie znaczy, że wy możecie wybrać kogoś innego, ja się z tym nie zgadzam. Każdy ma tam jakieś swoje, wiadomo, podejście, ktoś komuś kibicuje, ktoś bardziej ze względów umiejętności, ktoś bardziej z sympatii i też chętnie z wami podyskutuję, także możecie mi w komentarzu pisać swoje jedenastki Team of the Year, wiadomo, formacja 4-3-3. No więc zacznijmy od bramki, no i tutaj Thibaut Courtois, jakby zwycięzca Ligi Mistrzów, to teraz pokazuje, że jest chyba najlepszym bramkarzem na ten moment, najbardziej stabilnym, najbardziej gdzieś tam z wyrównaną formą. No i jakby na ten moment, jak tak przejrzałem sobie wcześniej te wybory, jeśli chodzi o bramkę, no to wątpię, że tutaj ktoś inny po prostu zasługuje. Jeśli akurat chodzi o tą pozycję, wydaje mi się, że nie ma tu jakichś dużych kontrowersji, dlatego oczywiście Courtois ląduje na bramkę. I jeśli chodzi o stoperów, no tutaj ten wybór jest spory. No i właśnie mam dylemat, bo też jakby nie wiem do końca, kogo wybrać, natomiast wydaje mi się, że Joshua Guardiol zasługuje, żeby znaleźć się w tej drużynie, z racji tego, że naprawdę wykazuje on mega duży potencjał, pokazuje swoje umiejętności, czy to na mundialu, czy też w zespole RB Leipzig, w którym obecnie występuje, ale podejrzewam, że niedługo się to również zmieni. No naprawdę był topowym obrońcą w tym sezonie, w sensie w poprzednim roku, w pierwszej połowie tego sezonu, wiecie o co chodzi, no i w końcu tego poprzedniego. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o Guardiola, to ten wybór jakoś się tam obroni. Jakby jeśli chodzi o boki, to wydaje mi się, że na lewą flankę pójdzie Theo Hernandez, który w sumie też w Milanie robi mega dużą robotę i w ofensywie, i też w defensywie. Kogo my tu jeszcze mamy? Wiecie co, jakby jest też paru obrońców, których chciałbym dać, na przykład Rudiger, którego tutaj w ogóle nie ma, czy David Alaba, których w tym zestawieniu nawet nie ma, mimo tego, że wygrali Ligę Mistrzów i naprawdę prezentowali się bardzo dobrze. Ale wiecie co, dam Thiago Silva, bo jakby uważam, że w takim wieku grać na tak dobrym poziomie, na równym poziomie, to naprawdę zdarza się niewielu zawodnikom i jest to chyba jeden z nielicznych ludzi w Chelsea, który w tej obronie coś tam potrafi naprawdę grać i nie robi jakichś dużych flopów, a przynajmniej nie robi ich często. No i kto by to jeszcze wstawić, tak szczerze to nie wiem. Jest to dla mnie spory dylemat, bo jakby no są tu fajne wybory niektóre, ale jakby no nie wiem, czy do końca zasługują, żeby się tutaj znaleźć. Ale wiecie co, no jakiś obrońca z Realu Madryt wypadałoby, żeby się tutaj znalazł, no z racji tego, że Militao jest z Realu Madryt. Można powiedzieć, że po części zrekompensuje nam tego Rudigera, więc Eder Militao znajdzie się tutaj w tejże jedenastce. Jeśli chodzi o pomoc, no to przede wszystkim tutaj na defensywnym pomocniku jest tylko i wyłącznie moim zdaniem jeden wybór i jest to Fede Valverde. Jakby to, jak ten chłop po prostu karuje box to box i w obronie, i w ataku, i strzela, i odbiera piłki, podaje, no po prostu jest to taki kompletny pomocnik, a dodatkowo jakby nie robi jakichś tam małych rzeczy, tylko też faktycznie wpływa na rezultaty i też dzięki niemu niektóre mecze Real Madrid wygrywa. Więc no tutaj Valverde moim zdaniem powinien się znaleźć w tej drużynie roku. A także Luka Modric, bo jakby to też, jak Luka Modric w takim wieku jest na takich obrotach i jakby to, jak on czasami piłki potrafi zagrać, jak on dryguje całą tą pomocą Realu Madrid, to też jest po prostu moim zdaniem warte docenienia. No i trzecim z pomocników, wiecie co, mimo wszystko chciałbym tutaj dać Bellingama, ale mimo wszystko uważam, że Kevin De Bruyne, mimo tego mundialu, który tak nie do końca tej Belgii wyszedł, to jako zawodnik, jak obserwuję sobie mecze Manchesteru City, to naprawdę De Bruyne jest światowej klasy pomocnikiem rozgrywającym i naprawdę uważam, że zasługuje na to, żeby znaleźć się w tej jedenastce. Oczywiście jeśli uważacie inaczej, komentarze są do waszej dyspozycji. Dobra. Jeśli chodzi o atak, tutaj też mam zagwozdkę, bo tak naprawdę takich topowych zawodników, których chciałbym tu umieścić, mam 5. W
czego miejsc mamy 3. No jakby pierwszy to będzie oczywiście Leo Messi, no bo wiadomo, jakby jego forma w PSG top, jego forma na mundialu tak samo top, to jak on po prostu tą Argentynę za uszy dociągnął do tego finału, no to, to jest klasa sama w sobie, jakby tutaj uważam, że no nie ma tutaj jakby możliwości, żeby ten Messi się tutaj nie znalazł. Drugą osobą, która się tutaj znajdzie, no jest kolejny zawodnik Realu Madryt, bo obecnie no, ta forma nie jest może jakaś stricte topowa i też na mundialu nie wystąpił, natomiast no, zdobywca złotej piłki cały poprzedni rok po prostu należał do niego do momentu mundialu, ale warto to jakby uhonorować, no bo jakby zdobywca złotej piłki moim zdaniem no, powinien się znaleźć w 11 roku, skoro był najlepszym zawodnikiem, no to jakby w 11 roku z automatu powinien się znaleźć. No i właśnie tutaj ten trzeci wybór rozważam między właściwie trzema zawodnikami, no bo Erling Haaland, to jak on pierwszą połowę sezonu rozegrał, ładując tam chyba 19 czy 18 bramek, nie wiem, w 10 meczach czy jakoś tak w Premier League, wcześniejszy sezon też petarda. No drugą osobą jest oczywiście Robert Lewandowski, który jeszcze za gry w Bayernie Monachium pobił rekord Gerda Millera, jakby zdobył Ligę Mistrzów, jakby no to wszystko, znaczy nie w tym sezonie, ale patrząc na poprzednim sezonie, no to oczywiście rekord Gerda Millera, mnóstwo bramek, najlepszy strzelec 2022 roku, więc jakby no powinni się tu też znaleźć. No i Kylian Mbappé, który też i na mundialu pokazywał swoją świetną grę przeciwko Polsce tak samo. Nie właśnie między tą trójką się zastanawiam, ale wiecie co? No kurde, no jesteśmy Polakami, ja jestem Polakiem, więc no niech ten Robert Lewandowski to po prostu wyląduje. Z racji tego, no że jakby no, najlepszy strzelec 2022 roku, warto żeby się tutaj znalazł. Więc tak to wygląda. Tak wygląda moja jedenastka. Courtois, od lewej Hernandez, Guardiol, Thiago Silva, Eder Militao, w środku pola De Bruyne, Valverde, Modric. Na ataku Lewandowski, Benzema, Messi. Także to jest mój głos. Tak wygląda moja jedenastka. Wypiszcie swoje w komentarzach. A ja wam za dzisiaj dziękuję. Taki luźny materialik. Także trzymajcie się. Na razie.